Wracamy do Michałówka. Oficjalne mistrzostwa Polskiej Ligi Tenisa na trawie. Michałówek 2021. I wracamy ponownie na kort telewizyjny tutaj razem z nami. Bartosz Chys, który pozostał po zwycięstwie z Radosławem Gerlachem, tyle że teraz po jego drugiej stronie. Michał Szymański, a więc 21-latek z Kłodzka, który, co ciekawe i co być może ważne, preferuje nawierzchnię trawiastą. Tak przynajmniej ma wpisane w naszej stronie polskaligatenisa.pl. Tam taka informacja, więc sprawdzimy za chwilę i zweryfikujemy sobie, jak na tej trawie sobie będzie dzisiaj radził Michał Szymański. Na razie serwisy Bartosza Chysa. Teraz mocno i teraz też trafiony ten pierwszy serwis. Pomagałem mu tę akcję właśnie po dobrym serwisie w poprzednim meczu. Rzadko się zdarza, ale tu się zdarzyło, że akurat dwa mecze z rzędu na naszym korcie, tym bardziej, że to są już takie dogrywanie fazy grupowej w rywalizacji drugoligowej. Też na kortach bocznych już rozpoczynają powoli batalie panie w kategorii PLT kobiet. A tu widzimy zagranie Szymańskiego. Jeszcze była odpowiedź, no ale to uderzenie po linii oburęcznym backhandem nie do przebicia. Skrót nieudany. A zatem utrzymany serwis, 1-0, zmiana stron szybko, no tak patrzymy też cały czas na pogodę, no bo to mamy gdzieś na względzie, ta pogoda, która no warunkuje całe to granie, cały ten turniej, dlatego też na nią patrzymy, no teraz bardzo, teraz gorąco robi się nad Michałówkiem, a więc pomiędzy, tak patrząc geograficznie, Łowiczem a Skierniewicami, tuż przy zjeździe z autostrady A2 w drogę krajową numer 70. To tu ulokowany jest właśnie ten polski Wimbledon, jak to można nazywać, no bo takiego kompleksu drugiego to nie znajdziemy. Teraz pomyłka Chysa. Godzina 13:20, jak mówimy. Natomiast no przecież jeszcze tu będzie batalia fazy pucharowej, no sporo. Sporo grania nas czeka jeszcze dzisiaj, aby to się udało wszystko zmieścić. Bo dziś trzeba to po prostu zakończyć, ten turniej w Michałówku. Broni się Szymański, ale to jest daleko poza boiskiem przeznaczonym w tym momencie do gry. W korytarzu deblowym chyba by się zmieściło, ale wówczas to musieli panowie po jednej stronie kortu stać. Out. Trudne na razie wejście w ten mecz dla Michała Szymańskiego. Jeszcze jeden błąd. Drugi serwis. Teraz czekał Szymański. Ta piłka wyfrunęła poza linię końcową. A zatem no tutaj mamy taki gem. Na pewno wyrównany. Pojedyncze błędy, ale już były też zagrania naprawdę widowiskowe. Natomiast opierają się obaj panowie głównie na drugim podaniu. Aj, z powietrza chciał. Nie czekał na kozioł.
Natomiast tutaj to go akurat no, mocno zaskoczyło i to sprawia, że jest już przełamanie, że jest 2-0 i tak troszkę idzie za ciosem. Bartosz Hys, no zawodnicy często powtarzają, że czasem lepiej zagrać nawet 2 mecze czy 3 mecze z rzędu, tym bardziej są to mecze skrócone, tym bardziej, że w ten ostatni mecz Hysa z Gerlachem nie trwa zbyt długo, niż tak czekać i później znowu się rozgrzewać, tak ten człowiek już jest w biegu, to zdecydowanie łatwiej się i szybciej przystosować do kolejnych rywali. Tuż nad taśmą ta piłka. Jeszcze za graniami Hys teraz. Wydaje się, że piłka była na aucie. No i właśnie tutaj na bliskim planie Bartosz Hys, zawodnik z Warszawy, któremu pierwszy serwis nie siedzi. Drugie podanie lżejsze. I wyrzucił Szymański. Przypominamy, że wczoraj udało się dokończyć, no tak z bólami i to na nawierzchni już na Mączce po deszczu wieczorem. Turniej kategorii 45+, Waldemar Gnatowski okazał się zwycięzcą po zwycięstwie w finale z Sebastianem Krakowianem. W czwórce także był jeszcze Dobrocki, w czwórce był także Staszewski. To zestawienie, które właśnie wczoraj było do końca w turnieju 45+, natomiast dzisiaj mam nadzieję, że poznamy kolejnych zwycięzców. Druga liga, pierwsza liga i także PLT Pań. To są plany na dzisiaj. Do siatki Szymański, piękny teraz wolej. Piękny smecz oczywiście, który kończy przy siatce. Ale musi właśnie takimi zagraniami podbudowywać się zawodnik z Kłodzka, niższy od swojego oponenta, 1,74 cm wzrostu. To z takiej też jeszcze metryczki. A ten jednoręczny backhand naprawdę jest dobrze ułożony, jest ładny. Jest dla oka przyjemny. U Bartosza Hysa teraz też tym właśnie, że backhandem o trochę zamęczył swojego rywala. Wygrał 2 sety z Rosławem Gerlachem. 4-1. 4-1 teraz no też solidnie, też spokojnie. Zdobywa kolejne punkty. Kolejne gemy. Ale również zdarza się, że i błąd popełni. Mamy równowagę. Mamy moment piłki decydującej, złotej piłki, czy jak ją nazwał, może każdy sobie tak jak chce, natomiast teraz serwuje Bartosz Hys. Ocny serwis, ale to jest niewielki błąd, drugie podanie. Teraz bezpiecznie. Ależ trafił, doskonała akcja na zakończenie, 3-0 Bartosz Hys, ale to uderzenie kończące było nieprawdopodobnie precyzyjne. Zmiana stron, chwila przerwy, a tu patrzymy sobie raz jeszcze na to ostatnie zagranie. Najpierw jednoręczny forehand, później tak samo, tyle że już po linii na doślizgu walczył do końca Szymański, ale nie był w stanie tego nawet muznąć, a zatem 3-0. I za chwilę będzie bronił się przed porażką w pierwszym secie Michał Szymański.
przysiadem, tak jak kiedyś Agnieszka Radwańska grała, teraz jednak przekombinował Michał Szymański. Zaczynamy od 0-15 z perspektywy serwującego zawodnika z Kłodzka. Dobry ten return, przygotował sobie pozycję, ale tutaj nie skończył, tyle że też nie trafił. Michał Szymański, korytarz deblowy, piłka daleka od ideału. Teraz szczęśliwie, teraz ta nawierzchnia troszkę pomogła Szymańskiemu. Slice, ale to nie wybiło z rytmu Chysa. Teraz jeszcze płaściej. Starają się na siatko, starają się grać bardzo spokojnie. Teraz Chys do siatki. Trafił w linię. Ależ to było zagranie. Zaciśnięta pięść Bartosza Chysa. Mógł zrobić z tą piłką praktycznie wszystko. Dużo czasu, dużo miejsca. To zagranie w linii, to taką jeszcze prawie, że zewnętrzną linię, można powiedzieć, po stronie zawodnika ze stolicy. No i mamy, proszę Państwa, kolejne przełamanie, 4-0. Pierwszy set przechodzi do historii. Za chwilę druga partia. Mam nadzieję, troszkę bardziej wyrównana, chociaż tutaj też są takie akcje, są naprawdę ciekawe wymiany, tyle że te punkty na koniec zgadzają się tylko po jednej stronie. Czekamy aż kort znów będzie pełny, czekamy aż pojawi się na nim po krótkiej przerwie Szymański i Chys. To jest grupa D, w której się obecnie znajdujemy. Tutaj Adam Neumann zakończył rywalizację z 3-0 dorobkiem punktowym. 3 porażki. Radosław Gerlach na miejscu numer 3. 3 punkty na koncie. No i na razie 6 punktów. Michał Szymański 6 punktów. Bartosz Chys i teraz to jest tak naprawdę walka o zwycięstwo. Oczywiście awans będzie już obu zawodników, bowiem po dwóch wychodzi z każdej grupy, więc najlepszej 16 będzie i Michał Szymański, i Bartosz Chys. Tylko pytanie, kto z miejsca pierwszego, kto z miejsca drugiego. To zawsze w teorii, no, rywal słabszy powinien być, kiedy wygrywa się grupy, ale to różnie bywa. Teraz akurat błąd w wykonaniu serwującego. Pytanie, czy pójdzie teraz już za ciosem? Ma 3 znakomite sety za sobą rozegrane. 2 jeszcze w poprzednim meczu z Gerlachem, który oglądaliście też na korcie telewizyjnym. Teraz ten pierwszy także prawie że wzorcowy, jeśli chodzi o wynik. 4-0 i jak to będzie wyglądało dalej? No i tak się zastanawia, co tam się wydarzyło. Dlaczego tej piłki nawet nie spróbował odbić Michał Szymański? Może jakaś nierówność się tam pojawiła akurat na drodze piłki.
Drugi serwis. No i wyrzucił. I wyrzucił teraz Bartosz Hys. Troszkę więcej tych błędów zaczęło się po jego stronie. Być może lekkie rozluźnienie, być może te zwycięstwa w ostatnich gemach sprawiły, że poczuł się za bardzo swobodnie. A to też jest zawsze duże niebezpieczeństwo, kiedy tak się dzieje. No i jeszcze atak. I jest, proszę Państwa, przełamanie. Dopiął swego Michał Szymański, ma pierwszego gema na koncie w tym spotkaniu. A zatem teraz będzie serwował, aby utrzymać to prowadzenie, aby je wręcz potwierdzić. Natomiast no, pierwszy krok już zrobił do tego, żeby w tym meczu odmienić jeszcze bieg wydarzeń. Korytarz deblowy. No teraz musi potwierdzić to przełamanie. Michał Szymański musi, powinien pójść za ciosem, no bo tutaj oczywiście to nie jest mecz pod taką może mega presją, no bo wiemy już, że obu będziemy oglądali w meczach 1/8, ale na pewno lepiej do tej 1/8 awansować z kompletem punktów, też pod względem psychologicznym. Teraz skrócił Szymański i bardzo nieczyste odbicie Bartosza Hysa. No, dopiero od niedawna zaczęła się ta liczba błędów mocno powiększać. Po 15. Mocny serwis. Taki return defensywny, ale za chwilę może mieć przewagę. Ależ gra kątowo. Ależ gra tym jednoręcznym backhandem. Pięknie się ogląda. I zrywa atak. I znów popełnia prosty błąd Michał Szymański. Aż uklęknął. Drugi serwis. Do siatki Szymański. Nie był to dobry pomysł. Znów takie błędy w podejmowaniu decyzji, jak się okazuje, kluczowych. 1/1. Mamy powrotne przełamanie. I znów równo. Znów ten set i ta cała pozycja meczowa na korzyść Hysa się przekręca. Spóźniony na nogach. Najpierw Szymański. Nieczyste odbicie. Natomiast też o tym został zaskoczony Bartosz Hys. 0-15. Tuż nad siatką jest Szymański, będzie mijanka, ale mijanka w korytarzu deblowym.
No to może doczekamy się jeszcze jednego przełamania. Na razie akurat przy returnie dobrze sobie zaczyna radzić zawodnik z Kłodzka. Serwis robi tutaj robotę. Teraz do środka Hys. Pierwszy serwis w siatkę. Teraz dobry return. I ta piłka na aucie. Niewiele, ale pomylił się Bartosz Hys. Do siatki, lob, ale na aucie. No to już jest taki tylko obrócenie się i takie czekanie, gdzie ta piłka spadnie. I mamy równowagę, mamy teraz piłkę decydującą. Czy będzie kolejne przełamanie? Drugi serwis tylko pozostaje Bartoszowi Hysowi. Teraz lżej. Bezpiecznie. Szymański zerwał atak, a więc zostaje piłka w grze 2 do 1 dla Bartosza Hysa. A zatem od 0-1 w drugim secie do 2 do 1. 4-0, 2-1. Doskonała sytuacja tenisisty z Warszawy. Zmiana stron. Za chwilkę ponownie będziemy w Michałówku. Znakomitą mijanką rozpoczynamy czwartego gema w secie drugim. Serwuje Szymański. No to już jest taki moment, gdzie no nie można stracić podania, bo to będzie bardzo, bardzo później poważny kryzys. Po 15. Obecnie
już wszyscy, można powiedzieć, w grze, już wszystkie turnieje, teraz nieudana ta końcówka akcji Szymańskiego, teraz wszystkie turnieje są rozpoczęte, grają panie w Michałówku, gra także pierwsza liga, a zatem wszystko w toku. Wszystkie korty no, zajęte albo gdzieś w czasie zmiany zawodników, zawodniczek. Natomiast no, też nie jestem w stanie na razie powiedzieć, kto tutaj będzie jako kolejny grał na korcie telewizyjnym. Natomiast to się pewnie niebawem już okaże. Na ten moment 4-0. 2-1 i serwuje Michał Szymański. 18 lat. Młodszy zawodnik. Ta walka na slajs też wygrana przez Hysa. I to jest przełamanie. Tak jest. Nie może uwierzyć Michał Szymański, ale wie, że jest no, w bardzo trudnej sytuacji, powiedziałbym nawet nie do wyjścia, bo z każdej sytuacji da się wyjść tenisie, natomiast tutaj jednak przy tych serwisach bardzo solidnych, trafianych przez Hysa będzie problemy. 15-0, a więc 3 punkty od meczu. To już jest serwis właśnie na mecz po stronie zawodnika z Warszawy. 2 punkty do końca. Musi jeszcze ugrać. Męczy tym jednoręcznym backhandem Bartosz Hys swoich rywali. No tu będzie na pewno groźny w tej dalszej fazie turnieju. Przy siatce sprząta, jeszcze będzie musiał poprawić. I to jest out chyba. Totalnie nie trafił w piłkę czysto główką rakiety Bartosz Hys. Popatrzmy sobie raz jeszcze. Wydawało się, że wszystko ma pod kontrolą. Tutaj jeszcze walczył Szymański, a tutaj, no właśnie, tak ścięty ten atak, ale atak autowy. Pojedynek na slajsy. Nie wytrzymał Bartosz Hys. Czyżby tutaj jeszcze jakiś zwrot akcji miał się odbyć? Szykuje się do serwisu. Warszawianin. Out. No i tylko drugie podanie pozostaje. Wyrzucił Bartosz Hys, ale tutaj sobie naważył problemów w tym gemie. No to było przecież 30-0 i pamiętamy, ta zepsuta piłka takim nieszczęśliwym trafieniem. A teraz, no to robi nam się już ciekawie, breakpoint. Dobrze operują obaj slajsami, ale znów nie wytrzymuje wymiany. Bartosz Hys, jest break powrotny i już tylko 3-2. Na za chwilę będzie serwis młodszego z zawodników.
ja wiem. W poprzednim gemie przy serwisie rywala wrócił do gry Szymański. Teraz musi wygrać swoje podanie, żeby doprowadzić do tiebreaka w tym secie. Innej opcji zwycięstwa nie ma. Było 3-1, było 30-0 dla Bartosza Hysa. Ale teraz siatka, teraz jeszcze też nie jest powiedziane, że to się musi udać. Teraz przy siatce, ale pod nogi dostał piłkę Michał Szymański i tak aż na kolana padł, ale piłki na drugą stronę już nie przerzucił. Przy siatce Szymański. Broni się, aby pozostać w tym spotkaniu. Tenisista z Kłodzka, 21-latek. Teraz wysoka piłka. I siatka, i nie wytrzymał kolejnej wymiany. I o ile dobrze tutaj liczę, to znów będziesz, to znów, to po raz pierwszy będzie piłka meczowa. Tak blisko jeszcze nie było zwycięstwa. Bartosz Hys. Miał dwie piłki do meczu przy własnym podaniu. Z tego nie skorzystał. A jak będzie tym razem? Mocny serwis, kapitalny też return i to jest już game set mecz, a więc na chwilę oddalił to widmo porażki zawodnik z Kłodzka, ale koniec końców i tak to on kończy rywalizację jako ten przegrany. 4-0 w pierwszym secie, 4-2 w secie drugim. Bartosz Hys wygrywa 2-0. No i Bartosz Hys także wygrywa całą grupę D i zameldował się z pierwszego miejsca w fazie pucharowej, podobnie jak i Michał Szymański, ale on z miejsca drugiego. Wkraczają już kolejni zawodnicy na rozgrzewkę, a więc my robimy sobie krótką pauzę i niebawem ponownie będziemy razem z Państwem, razem z kortem telewizyjnym podczas oficjalnych Mistrzostw Polskiej Ligi Tenisa na trawie. Michał Ówek 2021. Zostańcie razem z nami.